Dziewczyna poniżyła kolegę z klasy. Po 5 latach postanowił się jej odpłacić. 5 lat tryhardował, żeby jej dopieprzyć. To może być dobre. Albo co potrafią mnisi z Shaolin? Też dobre. Dobra, które? Jeden? Dwa. Jeden. Chyba je więcej jedynek widzę. Dobra, to jeden. A to 4 minuty! To zara dwójka. Australijczyk Anthony Bayer stał się przedmiotem drwin w szkole z powodu swojej nadwagi. Nie chciała się z nim zaprzyjaźnić żadna dziewczyna, a pewnego dnia jedna koleżanka z klasy dokuczała mu tak bardzo, że chłopak długo potem nie mógł dojść do siebie. Obawa o zdrowie i strach przed samotnością sprawiły, że Anthony postanowił wziąć się za siebie. Dziewczyny, które wcześniej wyśmiewały się z niego, teraz zapraszają go na randki. W okresie dojrzewania Anthony uzależnił się od śmieciowego jedzenia. Na śniadanie chłopak zjadał dwie kanapki z kluczkami. To nie jest uzależnienie, to jest wybór. Ja tak wybieram codziennie. Na obiad jadł zwykłe hamburgery i opakowanie lodów. Na kolację obowiązkowo były dwie duże pizze, które również przepijał kolą. Dziennie spożywał on około 10 tysięcy kilokalorii. W pewnym momencie ważył już 157 kg. Nadwaga przeszkadzała chłopcu w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Anthony przyznał, że w latach szkolnych miał bardzo niską samoocenę i cierpiał z powodu żartów kolegów. Najtrudniej było mu, gdy był nastolatkiem. Młodzież w tym wieku jest bezwzględna dla osób, które wyglądają inaczej. Trudno mu teraz nawet przypomnieć sobie wszystkie przezwiska, którymi go obrzucano. Anthony nie mógł spokojnie przejść nawet przez korytarz, by ktoś nie wykrzyknął za nim prosie lub grubas. Oczywiście bawiło to nie tylko osobę, która mu dokuczała, ale również wszystkich innych, którzy znajdowali trochę się w pobliżu. Dla niego, jak no, już ale wspomniałem, to... żadna dziewczyna nie chciała się z nim kolegować, zwłaszcza jedna taka sytuacja odcisnęła piętno na psychice Anthony'ego. W szkole bardzo podobała mi się pewna dziewczyna. Była ona bardzo popularna i wszyscy chłopcy uważali ją za najpiękniejszą w klasie. Ja również myślałem, że jest ona bardzo sympatyczna i chyba zwariowałem, ale postanowiłem zaprosić ją na organizowane w szkole tańce. Kończyłem już szkołę i pomyślałem, że nie mam nic do stracenia. Byłem przekonany, że mi odmówi albo mnie wyśmieje, ale o dziwo zgodziła się ze mną pójść. Byłem tak szczęśliwy, że kupiłem nowy garnitur, poszedłem do fryzjera i wynająłem limuzynę. Zależało mi, aby jej zaimponować. Podjechałem pod jej dom i zadzwoniłem. Podjechał z paczką, żeby jej bombę zostawić. Jak się nie zgodzi jednak. Nie mogę. Podjechałem pod jej dom i zadzwoniłem dzwonkiem. Ona otworzyła mi drzwi i powiedziała: sorry, ale jesteś za gruby i nie zmieścisz się w futrynie. Po czym zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Ja co się dzieje? No nie. Sam nie wiem, to jest jednocześnie popijewszone, ale jednocześnie smutne, no. Ale no dwa naraz, dwa naraz. No to co tu zrobisz? Prawdopodobnie cała ta sytuacja została zaplanowana wcześniej. Złamało mi to serce. Wróciłem do limuzyny i popłakałem się. Po chwili pomyślałem jednak, że skoro i tak kupiłem już garnitur, to równie dobrze mogę pojechać na tańce sam. Niestety wszyscy już wiedzieli, co się stało i śmiali się ze mnie. To był koszmar. Niewłaściwe odżywianie odbiło się również na zdrowiu Anthony'ego. W 2014 roku lekarz ostrzegł go, że grozi mu cukrzyca. Niepowodzenie z dziewczyną i strach o zdrowie zmotywowały chłopaka do działania. Nie sądziłem, że ktoś zdoła mnie polubić. Byłem przekonany, że zawsze będę sam. Na początek Anthony zrezygnował z jedzenia śmieciowego, a następnie zapisał się na siłownię. Przestałem jeść fast foody i zacząłem sam gotować. Również w 2014 roku postanowiłem zacząć chodzić na siłownię i nie oglądać się za siebie. Do tej pory Anthony zrzucił 60 kg i zmienił się nie do poznania. Obecnie mężczyzna waży 90 kg i może pochwalić się stalowymi mięśniami. Do Anthony'ego napisała nawet koleżanka ze szkoły. Dziewczyna, która wcześniej śmiała się z niego, przeprosiła za swoje zachowanie i zaprosiła go na randkę. Chłopak zgodził się. Lecz gdy spotkali się w restauracji, po 20 minutach wstał, przeprosił ją i powiedział, że musi uciekać.
Zobaczylibyście tylko jej minę. W ogóle nie spodziewała się po nim czegoś takiego. Od tego czasu jego poczucie własnej wartości wzrosło i teraz dziewczyny same zwracają na niego uwagę. Anthony chętnie dzieli się również zdjęciami z serii przed i po. Nigdy nie można się poddawać, ponieważ zawsze da się radykalnie zmienić swoje życie. Anthony na samym sobie przekonał się, że niemożliwe jest możliwe. Jeśli uważasz tak samo jak on, to zostaw lajka. Nie zapomnij również udostępnić tej historii znajomym. Jak to możliwe, że po filmiku 4 miliony wyświetleń on ma 1500 followów na Instagramie? Coś się zbugowało? Nawet nie wiem, czy to jego. Ale chyba ta. Bo tu są te zdjęcia z filmiku. I ciągle w tej samej koszulce na pieprza, to jak ja w sumie. Bardzo dobrze. Tak się zmienił? Dobra, widzowie, obejrzmy dwójkę. Co potrafią mnisi z Shaolin? Witajcie. Ile wiecie o starożytnych sztukach walk praktykowanych w klasztorze Shaolin? Zastanawialiście się nad tym, jaką siłę ducha i wytrzymałość muszą mieć mnisi, którzy osiągnęli mistrzostwo? Ich zdolności zadziwiają, a niektóre sztuczki wydają się wręcz nieprawdopodobne. Pewnie wiecie, że cały sekret zdobywania takich umiejętności polega na kontrolowaniu energii, a także harmonii z samym sobą i z otaczającym światem. Leżenie na włóczniach, chodzenie po zbitym szkle, picie wrzątku. To chleb powszedni dla mnichów z Shaolin. Ci mężczyźni są zdolni do wszystkiego. Najdziwniejsze jest to, że w chwilach próby naprawdę nie odczuwają bólu. Czy to w ogóle możliwe? Specjaliści twierdzą, że taką wytrzymałość można uzyskać po wielu latach treningów panowania zarówno swoim ciałem, jak i nad umysłem. To nie fake. O, myślałem, że on go w plecy gołem tym młotem będzie lał. Bo kręgosłup to już klasztoru Shaolin za adamantium. Mogą nie tylko leżeć na ostrych przedmiotach, ale też potrafią przełamać ostrą klingę. Ale jak to jest możliwe? Opierając ją o gardło. Jesteście w stanie w to... To nie może być ostre. Te włócznie to tępe pewnie, nie? Ty no, przecież jakby to było ostre, to on by się nadział po prostu na to. Jak niby... No nie wiem, jak to jest możliwe? To jest, musi być oszustwo jakieś. Przełamać ostrą klingę, opierając ją o gardło. Jesteście w stanie w to uwierzyć? Napiszcie w komentarzach. No bo nie wierzysz w energię. Sorki. No wiem, no. Moja wina znowu. Jeśli myślicie, że zwykłym staniem na jednej nodze, nawet przez długi czas, lub paroma przysiadami na niej, zrobicie na nas wrażenie, to się mylicie. Co powiecie o tym, mnichu? Wykonanie takiej liczby puls bez utraty równowagi jest doprawdy niezwykłe. A co powiecie o tych maluchach? Mają ledwie posz... Stary ich zawiązał za karę na drzewie? To jest możliwe? O tych maluchach? Mają ledwie po 6 lat, ale to, co tu pokazują, jest zadziwiające. A wy? Stary go do drzewa przywiązał, a liny nie miał, to mówi, dobra, nogami cię zwiążę. Po ostrych włóczniach już pewnie nic was nie zaskoczy, ale spójrzcie na nich. Jaką trzeba mieć siłę, żeby jedną ręką przełamać kilka cegieł naraz? A co powiecie na rozbicie kamiennej płyty na plecach mnicha opierającego szyję o ostrą włócznię? Samo to już brzmi strasznie, ta, ale wygląda jeszcze gorzej. A rozbijanie metalowych płytek na głowach? Ci mnisi z Shaolin nie są gorsi od innych. A na was co zrobiło największe wrażenie? Chcielibyście się czegoś nauczyć? Na pewno wiecie, że mnisi klasztoru Shaolin posiadają niewiarygodną siłę, potrafią mocno rzucać i są niesamowicie zręczni. Takie cechy mistrzowie wschodnich sztuk walki ćwiczą latami.
Na tym filmiku widzimy mnicha, który rzuca igłę w szkło tak mocno, że przebija je na wylot. A na tym igła przebija szybę i umieszczony za nią balon. Co? Jeśli przyjrzycie się dokładnie, zobaczycie, jak precyzyjne i zręczne... To jest możliwe? Żeby igłą przebić szybę? Chyba, że to jest... Wiecie co, ja wam powiem, jak to jest możliwe według mnie. W filmach robi się specjalne szkło, które jest dużo bardziej kruche. I może po prostu użyli tego szkła do filmów, które nawet nie jest ostre, w sensie nie skaleczysz się tym, jak to się nawet potłucze. Może wzięli właśnie takie szkło kaskaderskie. Z cukru się to chyba robi, no. Szkło było legit tutaj? Przyjrzycie się dokładnie, zobaczycie, jak precyzyjne i zręczne ruchy wykonuje... To co, on by ci rzucił igłą i by ci... I by cię zabił na hitanią? Coś tu nie gra. Coś tu nie gra, no. Mnich, jeden z mistrzów sztuk walki wyznał, że osiągnięcie takiego poziomu umiejętności wymaga codziennych treningów przez kilkadziesiąt lat, jeśli więc chcecie się nauczyć tej sztuczki, musicie mieć dużo cierpliwości i baloników. Też tak myślę, Dymak. Ta sztuczka z pewnością wam się nie uda. Nie mam racji? Na filmiku młody mnich z klasztoru Shaolin pokazuje coś niezwykłego. Staje na palcu wskazującym prawej ręki. Nie przesłyszeliście się. Na jednym palcu. Na punkcie tego nagrania oszalał cały internet. Oh my god! Wow! Użytkownicy sieci nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Sportowcy dziwili się sile mnicha, a wierzący byli zachwyceni siłą ducha młodego człowieka. Mnich wytrzymał w tej pozycji całe 10 sekund. Nie każdy może się pochwalić umiejętnością stania na jednej ręce, a z pewnością nikt nie utrzymałby ciężaru ciała na jednym palcu. No nie wiem. Droga nie do wiem. Opanowania sztuki walki klasztoru Shaolin i zostania mistrzem. Chyba to jakiś fake przez wieloletni trudny trening fizyczny. Żeby dostać się w szeregi tej starożytnej szkoły, trzeba pałać prawdziwą chęcią zostania uczniem i mieć niezwykłe predyspozycje. Do dziś w Shaolin odbywa się brutalna selekcja dzieci, które pragną poświęcić tej sztuce część życia, a być może i całe. Każdy mnich jest niezwykle zręczny i zwinny. To jedna z najważniejszych cech ucznia, który trafi za mury klasztoru. Przyszli mistrzowie codziennie ćwiczą gimnastykę, która jest podstawą do uprawiania sztuk walki. Tylko dzięki długiemu i trudnemu treningowi mnisi potrafią z łatwością przyjąć dowolną pozycję. Podstawą zajęć w Shaolin jest także trening, który kształci mnichów, aby byli silni nie tylko fizycznie, ale także duchowo. Codzienne ćwiczenia wpływają na szybkość i wytrzymałość uczniów w klasztorze. Bieganie po schodach jest jednym z podstawowych ćwiczeń przyszłych mistrzów. Mnisi chodzą też na rękach i utrudniają ćwiczenie dodatkowymi ruchami. A wy? Zdobylibyście się na taki wysiłek? Osobiście uważamy, że takie szkolenie nie zaszkodzi, a wy napiszcie swoje opinie w komentarzach pod tym filmem. Popatrzcie, jak równo ćwiczą przyszli mistrzowie. Pełna synchronizacja. Wydaje się, że to jeszcze dzieci. Przyjrzyjcie się, jak dokładnie słuchają poleceń nauczyciela i jak pięknie i poprawnie starają się wykonywać wszystkie ćwiczenia. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że ci mali mistrzowie odnaleźli swoje powołanie w życiu. Teraz mogą jedynie doskonalić umiejętności. Ty, to boli, zobacz, jakie miny robili. Poziomy opanowania sztuk walki. Znowu mordy nie ogoliłem. Umiejętności tego chłopca bo challenge są po prostu robię. Niesamowite. Jakim cudem do końca roku się nie gole. Zobaczymy, co arbuza, będzie. A nawet wcale nie chude deski. Czy kiedykolwiek widzieliście coś podobnego? Założymy się, że tak samo jak my jesteście w szoku. Ten dzieciak kartami może nawet gasić świece. Czy to nie jest magiczna moc? Jak wam się to podoba? Chcecie nauczyć się kroić owoce na sałatkę bez użycia noża? Piszcie o tym w komentarzach pod filmem. Ja mogę pieniędzmi pokroić na sałatkę, wiecie jak? Zamówić sobie już zrobioną.
Na co mi te gówno karty, śmieciu? Wiele osób uważa, że silne i dobrze rozwinięte mięśnie są kluczem do wygrywania walk. Ale inni twierdzą, że wcale niekoniecznie. Nie trzeba mieć ogromnej wagi, silnych ramion i mocnego uścisku, żeby znać techniki samoobrony. Wystarczy mieć dobre zdrowie, być wytrwałym i odpornym. Martin Ford, zawodowy kulturysta i prawdziwy... Jakie barki ma! Jakby miał trzy głowy! ...atletów wierzy, że z łatwością pokona najbardziej utalentowanego mnicha z Shaolin. Czy naprawdę mu się to uda? Mnich nie ma atletycznej budowy ciała, ale wcale nie jest... A to jest ten mnich chyba, co wam mówiłem. Mnisi żywią się, pokarmami roślinnymi, czego nie można powiedzieć o atletach. Pomimo bezmięsnej diety... Nie, zależy. Niektórzy sportowcy też mają diety wegetariańskie albo wegańskie. I se też dają radę. Ale nawet nie wiedziałem, że mnisi z Shaolin tak robią. Ale to z biedy pewnie. Bo wiesz jak jest. W sensie, w dzisiejszych czasach to jest wybór, czy jesz to mięso, czy nie. Ale na przykład... Taki mnich, no to co? On musi żyć w ubóstwie. On nie może sobie pozwolić. Także wpieprza te rośliny, bo widzisz, to nie jest wybór w jego przypadku. To nie, to jest coś innego, ale może dzięki temu na zdrowie mu to wychodzi, więc nawet lepiej. ...się świetnie i zawsze jest gotów do wyczerpujących treningów. Kolejną mocną stroną mnichów jest ich wytrzymałe ciało. Pamiętacie to ćwiczenie z włóczniami? No ogólnie rzecz biorąc, zarówno zawodowy kulturysta, jak i mnich Shaolin mają wiele zalet, ale oczywiście sami możecie zdecydować, kto jest silniejszy, bardziej wytrzymały, czy też po prostu bardziej wam się podoba. Kto się wam bardziej podoba? Ten byczor, czy mnich Shaolin? Uwierzylibyście, kartami że zwykły człowiek potrafi wytrzymać w kotle z wrzącym olejem? Ja? Nie? No to popatrzcie. Pewien mnich z Tajlandii siedział na oczach wielu osób w kadzi z gotującym się olejem, nie odczuwając jednocześnie bólu. W ten sposób mnich pokazał ludziom moc swojej wiary. Po prostu niesamowite. Ale oczywiście znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że to po prostu niemożliwe. Sceptycy są pewni, że do tej sztuczki użyto specjalnej kadzi. Niektórzy uważają, że olej w kotle wcale się nie gotował. Jeśli to prawda, to głupio i śmiesznie byłoby podziwiać tę sztuczkę. Czy jest możliwe, żeby siedzieć w garku z olejem? To tak jakbyś włożył rękę do frytkownicy, no nie wiem. W dupę to jest niemożliwe. No, jest jeden sposób. Ta szmata, co ma na sobie, to jest jakoś odporność mu daje. Próbuj na streamie. Nie, no ja nie jestem mnichem z Shaolin. W energię nie wierzysz, Madge. Znowu ta energia, Madge. Czy kiedykolwiek widzieliście człowieka biegnącego po wodzie? Ten młody człowiek zrobił wrażenie na wielu internautach. Pewien mnich z Shaolin ustanowił rekord biegając po ułożonych na wodzie deskach na długości 125 metrów. To nie biegnie po wodzie. Zaskakujące jest również to, że przed filmowaną próbą mnich wpadł aż 3 razy do wody. Czyli co? Czy to była dobrze wykonana sztuczka, czy jednak lata medytacji i koncentracji myśli i ciała? Wielu naukowców twierdzi, że zwykłe deski nie są w stanie utrzymać osoby dorosłej, nie wspominając już o przebiegnięciu po nich 125 metrów. Wydawałoby się, że każdy może powtórzyć taką sztuczkę, ale jak dotąd nikomu się to nie udało. To wszystko, przyjaciele. Chodzić się nie da, ale biegać po wodzie się już da? Może tak być. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!